Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Agnieszka ma dopiero 7 miesięcy. Jest uśmiechniętym, promiennym dzieckiem. Niestety, dziewczynka nie słyszy. Pojawiła się szansa, by to zmienić, jednak cena zakupu potrzebnych implantów stanowi barierę nie do przejścia. Marzeniem mamy jest, by dziewczynka mogła kiedyś usłyszeć jej głos. By to się mogło stać, rodzina potrzebuje 45 tysięcy złotych. Agnieszka razem z mamą i rodzeństwem mieszka czasowo w domu matki i dziecka Słonecznik. Bez pomocy życzliwych osób marzenia tej rodziny nie da się zrealizować. Każdy, kto chce wesprzeć 7-miesięczną Agnieszkę, może to zrobić wpłacając pieniądze na konto. Pani Aniu, mamy tutaj 7-miesięczną Agnieszkę, która potrzebuje naszej pomocy. Proszę nam powiedzieć, jakiej pomocy potrzebuje to dziecko? Agnieszka urodziła się z niedosłuchem bardzo poważnym, bo ponad 80% na obu uszach, co oznacza, że właściwie nie słyszy w ogóle. Dosyć późno, ona jest jeszcze malutka, ale mimo wszystko od razu powinno się to diagnozować i protezować. Także dosyć późno zaczęliśmy leczenie Agnieszki. Na razie ono nie daje specjalnego efektu. Na pewno Agnieszka na ten moment, tak jak tutaj widać, musi mieć protezowanie zewnętrzne. Małe uszko szybko rośnie, także będzie to trzeba na pewno zmieniać często. Może też być tak, że trzeba będzie zastosować implant taki wewnętrzny, który jest bardzo kosztowny. I proszę sobie pomyśleć o tym, że skoro tutaj rodzina mieszka, to nie stać ją na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Jeżeli chodzi o aparat, to jest to już kwota zupełnie przekraczająca możliwości tej rodziny. Bez dobrego kontaktu słuchowego ze światem Agnieszka nie będzie się dobrze rozwijać, będzie odstawała od innych dzieci i będzie jej po prostu w życiu bardzo trudno. I o jakiej kwocie mówimy? Ile jest nam potrzebne? 45 tysięcy. Dużo, prawda? Sama bardzo. Pani nie jest w stanie tej kwoty uzbierać. Absolutnie. Absolutnie. Jak wygląda opieka nad małą w tej chwili? Co 2 tygodnie jeździmy do audiologa, więc słuch jest ciągle kontrolowany. Na dzień dzisiejszy badanie BERA nie wykazuje efektu, mimo tego, że nosi aparaty. Ma ustawienia na 120 dB i nie ma efektu. Z taką wadą się urodziła dziewczynka, tak? Z taką wadą. Jak uda się uzbierać tę kwotę, to będzie aparat. Będzie aparat, to wtedy dziecko będzie słyszało normalnie, tak? Są takie podejrzenia. Implant to już jest najwyższej jakości taki aparat, który daje tą możliwość. Natomiast nie jest to w 100% pewne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego Barbara Stelmach-Kubaszczyk i Patryk Kłoda.